Raz, dwa, trzy. Dobra, to... Tylko, okej. Zamierzamy rozpocząć ceremonię otwarcia i wystawy, i naszej galerii. To jest pierwsza wystawa naszej galerii, kochana.
Bardzo Państwu dziękujemy za liczne przybycie. Mamy nadzieję, że będziecie odwiedzać nas zawsze i będziecie kochać naszą galerię kochaną. Na to rozpoczęcie zaprosiliśmy do nas naszą patronkę, naszego opiekuna, osobę, od której czerpiemy inspiracji i od której uczymy się, panią Bożenę Kowalską. Proszę o parę słów. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, przed mniej jak jednym tygodniem otwierałam w sobotę w Radomiu wielką i ważną wystawę, w której chciałam unaocznić przemiany w nurcie sztuki geometrycznej w ciągu ostatniego półwiecza. Może mi się to udało. W tej wystawie oczywiście był także obraz Ignacego Bogdanowicza, który urodził się w 1920 roku, a zatem należy do tego pokolenia, o którym ja pisałam i mówię, że to są malarze, którzy zatęsknili za przestrzenią. I pierwszy czas tego zauroczenia przestrzenią to koniec lat 50., kiedy powstało i było przez nich realizowane malarstwo materii. Malarstwo, gdzie dążyli oni, ażeby farba była jak najgrubiej położona na powierzchni obrazu, tak żeby tworzyła prawie że relief, i często ta farba była jeszcze zaopatrzona w drobne kamyczki, w piasek, a nawet ziarnka fasoli. I była to zawsze sztuka informelna. Poza zupełnym wyjątkiem, jakim był Ignacy Bogdanowicz, który od początku w tej właśnie dziedzinie pracując, w tej materii żłobiąc, tworzył układ geometryczny pionów i poziomów, które organizowały tę materię i czasami nawet półkolem powierzchnię, którą polerował, także błyszczała, jakby była z metalu. Następne lata, już 60., kiedy dalej eksperymentował, zdążał w bardzo wyraźny sposób do oszczędności coraz większej środków. Wprawdzie używał kolorów, wprawdzie na powierzchni obrazów zderzał fakturę z bardzo zwichrowaną i widoczną, z płaską powierzchnią, ale coraz rzadziej się to zdarzało w miarę czasu i tym sposobem stałego ograniczania środków, zmierzając do ascezy, doszedł w 1966 roku do tych najważniejszych w jego twórczości obrazów, które Państwo tutaj widzą, reliefów dwustronnych, przeważnie białych, czasami szarych, zawsze montowanych w taki sposób, że przecinała ten obraz, ten relief, szczelina, w której osadzony był pręt i na tym pręcie albo kula, albo sześcian, które dawały się obracać. I to był, sądzę, w każdym razie w moim przekonaniu, najwyższe osiągnięcie jego twórczości, coś zupełnie nowego, innego i co do dzisiejszego dnia, czy nawet właśnie teraz, najbardziej zachwyca. Albo w przestrzeni umieszczał te swoje prace, albo ustawiał je szeregowo na podłodze. I ich sens polegał przede wszystkim na tym, ażeby one straciły ten wymiar, na który go było stać w tamtych trudnych czasach, ażeby one osiągnęły bardzo duże wymiary, były wmontowane w architekturę,
albo ustawiane jako formy przestrzenne na placu w przestrzeni urbanistycznej. No, oczywiście do tego nigdy nie doszło. Zostały dla nas one w takiej formie, w jakiej zdołał on je wtedy stworzyć. Tak trwało do 1973 roku. W 1973 na krótki czas odszedł od geometrii i wszedł w obrazy, które były też bardzo oszczędne, ale były rysowane sznurkiem, który był przylepiony do powierzchni, i były to już rysunki nie geometryczne, tylko raczej przypominające ornamentację typu secesji. Jak mówię, trwało to dość krótko, bo już w 80-tych latach, no niestety te 80-te lata kończyły się jego śmiercią w 89 roku, powrócił do bardzo rygorystycznie traktowanej geometrii i tworzył dalej sznurkiem malowane, ale takie prawie że jakby nieistniejące, puste obrazy białe. Jego droga do sztuki była bardzo trudna, ponieważ po ciężkich przeżyciach wojennych zakotwiczył się w miejscowości, która była mało znana, a w dodatku osadzona na wybrzeżu, a jak wiadomo, wybrzeże to jest teren bardzo niechętny w geometrycznej sztuce, a zatem był on zupełnie samotny. W tym Słupsku nie miał z kim porozmawiać, wymienić swoich przeżyć, swoich dążeń, swoich osiągnięć, porozmawiać na temat swojej sztuki. Jedynie wtedy mu się to mogło udawać, kiedy został zaproszony na sympozja, na plenery. No i tutaj muszę przyznać, że był to człowiek niesłychanie pracowity i oddany sztuce, bo dzięki niemu jedno z takich najważniejszych wydarzeń dla awangardy ówczesnego czasu jest częściowo jego dziełem, w każdym razie w znacznym mierze przyczynił się do tego, że zaistniał bardzo ważny dla polskiej awangardy tamtego czasu plener, pierwszy plener koszaliński w Osiekach w 1963 roku. No nastąpiły następne. On miał możliwość kontaktów ze swoim środowiskiem tylko wtedy, kiedy się pojawiał zaproszony na właśnie tego rodzaju sympozjach, na tego rodzaju plenerach, między innymi na plenerach, które ja organizowałam od 1983 roku, najpierw w Białowieży, a potem w Okunince, plenerach dla artystów posługujących się językiem geometrii. I proszę Państwa, był to człowiek niesłychanie dla wszystkich życzliwy, bardzo serdeczny, zawsze pomocny, jeżeli ktoś potrzebował jego pomocy. Po prostu niezwykle dobry człowiek, niezwykle skromny i w swojej twórczości bardzo oszczędny i także oszczędny w swoich słowach. Kiedy organizowałam wystawę Język geometrii i w 1984 roku w Zachęcie zadałam wszystkim zaproszonym na tę wystawę artystom pytanie, czym jest dla nich geometria. I odpowiedź, jaką dostałam od Ignacego Bogdanowicza, powszechnie zresztą zwanego zawsze i do niego zawsze mówiono Bogdan, to było tak skrótowo, jak jego twórczość oszczędna. Geometria jest podstawą myśli i kompozycji plastycznej. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja bym chciała również Państwu podziękować jako dyrektorka Fundacji. Marta Czyż, dyrektor Fundacji naszej Sztuk Piękny. Dyrektorka Fundacji Sztuk Piękny. Że tak bliscy się pojawili Państwo u nas i czuję, że chciałabym też życzę sobie, aby to miejsce
jak najczęściej było przez Państwa odwiedzane i dokonamy wszelkich starań, aby to się zadziało. Planujemy tutaj oprócz programu wystawiennego, który się opierał zarówno na klasykach, a także chcemy pokazywać podobny zajęliśmy się, zafascynowaliśmy się większością tych artystów, z którymi teraz współpracujemy. Najbliższe spotkanie tak. I chcielibyśmy Państwa zaprosić w związku z tym we wtorek na spotkanie z Panią Bożeną Kowalską, które będzie dotyczyło wyszki artystycznej. Naszą misją jest wspieranie dorosłych artystów awangardowych. W szczególności właśnie tych, którzy posługiwali się wieloma językami abstrakcji, między innymi właśnie wspomnianym przez Panią Bożenę Kowalską językiem geometrii. Ale tak jak mówiłam też, chcemy tu pokazywać młodych artystów, którzy z jednej strony kontynuują te tradycje, a z drugiej strony też szukają oryginalnego języka wypowiedzi. Fundacja Sztuk Pięknych Kochańskich Suwalskich Knut istnieje od ponad roku już i założyły tę fundację trzy wyjątkowe osoby. Piotr Kochański, Piotr Suwalski oraz Tycjan Knut, którzy postanowili i którzy uwierzyli w to, że warto poświęcić swój czas oraz wszelkie emocje, żeby promować sztukę współczesną, żeby poruszać szerszą dyskusję na temat sztuki. Planujemy szereg różnych działań, o których będziemy też Państwa na bieżąco informować, ale dzisiaj myślę, że jeszcze chciałam podziękować szczególnie Pani Bożenie Kowalskiej, która jest, traktujemy Panią, po prostu jest Pani legendą i zrobiła Pani tak wiele dobrego od opracowywania dorobku awangardy malarskiej i sztuki powojennej poprzez monografię artystów, którzy są dla tej sztuki tacy ważni, jak Henryk Starzecki czy Roman Opałka. I przeogromnie się cieszymy i bardzo chcemy podziękować, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie i uczestniczyć w tak ważnym dla nas wieczorze. Jeśli mogę jeszcze dwa słowa zamienić z Państwem, to zapraszam bardzo na wtorek, kiedy mam tutaj mieć spotkanie z osobami, które byłyby zainteresowane problematyką krytyki sztuki, o którym to problemie będę mówiła. O której godzinie? O godzinie 18. Dwa słowa na ten temat. Naszym celem, Piotr Kochański jest tutaj, Piotr Suwalski, gdzieś widziałem Tycjana, jest jego ojciec, wielki polski malarz. Mieczysław Knut, jest mama. Proszę Państwa, naszym celem jest nie tylko przedstawianie czy dyskusja, pokazywanie, promowanie sztuki współczesnej. Naszym celem jest w tym sensie także i przede wszystkim wydobywanie to, co zostało gdzieś skrzętnie ukryte, być może zapomniane, czego nie ma. Czyli takie jak ta sztuki artystów, którzy tworząc w latach 40., 50., 60., 70. albo nie mogli się przebić, albo przebijając się gdzieś napotkali na trudności, na kłopoty, być może na konkurencję z tymi, którzy skwapliwiej malowali w duchu socrealizmu. I już, jak widzicie Państwo, jest reakcja osoby, która wie,
to wszystko, o tym wszystkim najwięcej i najlepiej. Dlatego proszę, uwierzcie, że naszym celem jest także dzielenie się albo wydobywanie tej wiedzy, tej historii przy udziale tych osób, które o tym wiedzą najlepiej i które najwięcej, które chciałyby i deklarują współpracę z nami. Mamy zamiar te spotkania, jakie nazywamy, prowadzić cyklicznie. Mamy tutaj plan na szereg wystaw. Te wystawy, mamy nadzieję, ambitny plan, będą odbywać się co półtora miesiąca, co dwa miesiące. Mamy pomysły na te wystawy. Oprócz promocji sztuki współczesnej i sztuki awangardy polskiej, mamy zamiar także wspierać młodych artystów. Już mniej zwracając uwagę na formułę, w jakiej próbują, czy próbować będą tworzyć. Chcemy wesprzeć ich dlatego, że uważamy, że powinniśmy zrobić wszyscy wszystko, żeby wesprzeć polski rynek sztuki, żeby tacy właśnie młodzi artyści nie musieli po początkowym okresie próby, po studiach albo rezygnować, albo wyjeżdżać. I żeby polscy artyści nie musieli sprzedawać za granicą albo liczyć na to, że ich obrazy sprzedawane z drugiej, z trzeciej ręki osiągną wreszcie takie ceny, które pozwalają na godne życie, na kontynuację pracy artystycznej. To wszystko mamy zamiar rozpocząć, kontynuować. Mamy nadzieję, że będziemy z wami to wszystko robić i że spotka się to z życzliwą reakcją i z Państwa strony z zamiarem współpracy, wspierania nas. Ten wieczór jest dla nas też szczególnie wyjątkowy, dlatego że muszę przyznać, że dosyć długo na niego czekaliśmy, ponieważ te przygotowania, tak jak wspomniałam, fundacja istnieje od ponad roku i tak naprawdę od ponad roku trwały bardzo intensywne prace, nie, zarówno merytoryczne, opracowywanie archiwów, opracowywanie współpraca, rozmowy z artystami na temat projektów, planu wystawienniczego, ale także takie proste organizacyjne, jak szukanie wyjątkowego miejsca do prezentowania właśnie wyjątkowej sztuki i w związku z tym też oprócz fundatorów, których już wymieniłam, bardzo chciałabym też podziękować osobie, bez której wsparcia i wkładu na pewno nie miałoby to takiego wymiaru i nie wyglądałoby to wszystko tak wyjątkowo. Jest to przewodnicząca Rady naszej fundacji Kamila Bar, której chciałam bardzo podziękować za jej zaangażowanie i mam nadzieję, że też będziesz w stanie cały czas godzić swoje różne obowiązki zawodowe naszą fundacją. Na pewno, dziękuję Ci, Marta. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa. Nie daliśmy się miastu, które gdzieś tam nas upewniało w tym, że tak naprawdę powinna galeria istnieć od witryny, że to powinno być wejście od ulicy. Ja cały czas mówiłam o Paryżu, o Londynie, mówiłam o miejscach ukrytych, o miejscach, do których trafiają ci ludzie, którzy chcą sztukę smakować, którą chcą obcować na takim bardzo wysublimowanym, intymnym poziomie, gdzie mogą się napić pysznej kawy, wypić lampkę pysznego prosecco za każdym razem, kiedy tu będą u nas gościć, być może coś kupić, być może po prostu zafascynować się artystą, ale z tego względu jestem bardzo szczęśliwa, gratuluję fundatorom, gratuluję Marta Tobie, bo to jest taka uroczysta chwila, nawet chyba Pan Bóg jest z nami, bo słońce zaświeciło, mimo tego, że miało być brzydko. Także cudownie, po prostu, że jesteś. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Oprócz Marty jeszcze pracami fundacji i galerii zajmuje się Ania Rowińska. Aniu, jesteś tu? Chyba Ania jest. Ania Rowińska, która z Martą tworzy taki nasz podstawowy zespół i która z Martą będzie tutaj na Państwa czekać. I ze mną też, bo ja na pewno już teraz wiem, że mam, oprócz tego, że jestem aktorką, od zawsze kocham sztukę, kocham artystów.
jak mówił Piotr Krzyneski, kochajcie artystów. Dla mnie to właściwie takie spełnienie moich największych marzeń i tego, żeśmy się z Piotrem w tym odnaleźli. Więc na pewno wszyscy was tu będziemy gościć zawsze z radością. A teraz zapraszamy na dół, ponieważ tam można coś pysznego zjeść, wypić i posłuchać muzyki, powiedzieć, po prostu pogadać. A poza tym zapraszamy jeszcze do rozmowy, do dyskusji, do debat. Tam jest mikrofon na dole, zamierzamy taką formę. Poza tym chciałbym powitać jeszcze, oprócz tego zwrócić państwa uwagę na naszych dostojnych tutaj gości. Wszystkich nie będę wymieniał, sami państwo widzicie, kto tu z nami jest. Bardzo Steve, dziękuję za wizytę. Wiem, że jeszcze niedawno negocjowałeś w imieniu naszego kraju, może nie w imieniu naszego kraju, w imieniu swojego kraju, ale wspierałeś te negocjacje, za co wszyscy dziękujemy i bardzo, bardzo doceniamy to, że zechciałeś przyjść. Poza tym wszystkich państwa witamy i zapraszamy. Dziękuję za oglądanie.